Dzień dobry TVN, to ona zajmie miejsce Małgorzaty Rozenek. Jest córką słynnego Polaka i ma wielu wiernych fanów. Zmiany, jakie nastąpiły wśród kadry programu Dzień dobry TVN, nie przestają zaskakiwać wszystkich wiernych fanów show. Teraz pojawiły się pierwsze głosy dotyczące tego, kto w jesiennej ramówce zastąpi zwolnioną Małgorzatę Rozenek. Domniemaną prowadzącą ma zostać znana Polakom postać. Małgorzata Rozenek, jedną z gwiazd zwolnionych z Dzień Dobry TVN. Kultowe poranne show TVN-u postanowiło pójść śladami Edwarda Miszczaka i konkurencyjnej stacji Polsat oraz nieco odmienić kadrę gwiazd pojawiających się na ich antenie. W związku z chęcią metamorfozy śniadaniówki pracę na planie Dzień Dobry TVN-u utracili Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ochne, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Podczas gdy dwie ostatnie prezenterki otrzymały zastępczą propozycję poprowadzenia własnego show na antenie stacji, reszta prowadzących DDTVN została na lodzie. Teraz rozpoczęły się spekulacje na temat gwiazd, które w najbliższej przyszłości dołączą do obsady programu. Wiemy, kto zastąpi Małgorzatę Rozenek w Dzień Dobry TVN. Wśród rozmów i domniemań na temat gwiazd, które będą mogły zasilić szeregi prowadzących program Dzień Dobry TVN, coraz częściej przewija się nazwisko Aleksandry Kwaśniewskiej. Dziennikarka spełniała się wcześniej w roli gospodyni show Miasto Kobiet, gdzie rozmawiała z zaproszonymi gośćmi na ważne i trudne tematy. Na łamach Super Ekspresu czytamy: Ola to profesjonalistka. Umiejętnie zadaje pytania, ale też słucha swoich gości. W trakcie programu wykazała się niezwykłą klasą. Niestety, wiosną podjęto decyzję o zakończeniu show z udziałem Kwaśniewskiej. Być może właśnie to oznacza, że córka Aleksandra Kwaśniewskiego będzie chętna na spróbowanie swoich sił w śniadaniówce TVN. Oprócz niej, w trakcie letnich wydań show testowani są również tacy prowadzący, jak Robert Stockinger oraz Mateusz Chłatki. Aleksandra Kwaśniewska debiutowała już w Dzień Dobry TVN. Mało kto jest świadomy tego, że dziennikarka Miasta Kobiet miała już okazję zadebiutować w popularnej śniadaniówce stacji TVN. W 2007 Aleksandra Kwaśniewska zaliczyła jednak poważną wpadkę na planie show, która zmusiła ją do odejścia z produkcji. W pewnym momencie, podczas programu na żywo, córka byłego prezydenta zaczęła opowiadać o tym, że ma dość ciągłego poniżania i publicznego upokarzania jej ojca. Później usprawiedliwiała swój wybuch problemami zdrowotnymi taty. Tata wrócił z Filipin z bardzo poważnym schorzeniem jelit i prawie pożegnał się z tym światem. W tym stanie zdrowia, gdyby był alkoholikiem, już by nie żył. Niestety, mimo tłumaczeń dziennikarka na długie lata pożegnała się ze stacją. Czy to możliwe, że teraz będziemy świadkami jej wielkiego powrotu?